Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dobrze wiecie, że z największą radością zawsze goszczę wśród Was. Dzisiaj, kiedy zaledwie kilka dni dzieli nas od momentu, kiedy spotkamy się przy wigilijnym stole w gronie naszych rodzin, wśród naszych przyjaciół, więc dzisiejszą wizytę traktuję nie inaczej, jak to spotkanie, które będzie miało miejsce w poniedziałek. Jesteście większą taką poszerzoną rodziną i ja tutaj przychodzę do rodziny, żeby spędzić z Państwem kilka chwil, żeby móc wypowiedzieć coś, co gdzieś drzemie w środku, żeby podzielić się taką refleksją. Szanowni Państwo, Czerwone Gitary, czy właściwie Krajewski napisał taką kolędę, pastorałkę, która zaczyna się słowami: jest taki dzień, jeden taki raz do roku, jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzisiaj jesteśmy, drodzy Państwo, razem. Chciałbym, żeby życzyć Wam na okres świąt, ale również dotyczy to dzisiejszego spotkania, żeby to spotkanie przebiegało w miłej, sympatycznej atmosferze, żeby rozpoczynając ten okres świąt Bożego Narodzenia, mieć świadomość tego, że są to święta rodzinne, że to są święta, które mają określone przesłanie. To są święta miłości Boga do ludzi, kiedy zsyła nam Syna swojego jako Zbawiciela. I z tego należy się cieszyć i radować i dziękować Panu Bogu za to, co dla nas ludzi, ułomnych istot, uczyni. Drodzy Państwo, zdrowych, radosnych świąt. Świąt, które będziecie Państwo pamiętać dobrze, kiedy będziecie ze swoimi najbliższymi osobami. Świąt, które przyniosą wiele radości i pogody ducha. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Wiele powodów do uśmiechu, ale również tej podniosłej atmosferze, która będzie towarzyszyła spotkaniu wigilijnym. Na okres z kolei Nowego Roku, bo to zaledwie kilka dni nas dzieli. Drodzy Państwo, niech spełnią się nasze marzenia, oczekiwania. Niech towarzyszy nam dobre zdrowie. Niech nie omijają nas te momenty, kiedy niejako uduchowieni będziemy wspólnie świętować i cieszyć się swoją obecnością. Oby trwało to jak najdłużej, żeby nie doskwierały nam żadne dolegliwości, żeby można było się cieszyć życzliwością ludzi, szacunkiem ludzi, szczególnie w rodzinach. To też ogromnie ważne przecież. Tutaj jak Państwo jesteście, to na ogół jesteście już... Ja przepraszam Państwa, ale ja nie wiedziałam, że tutaj coś takiego zrobili znowu. Macie Państwo już na ogół wnuki i bardzo bym prosił, żebyście Państwo swoim wnukom przekazywali te wszystkie najlepsze tradycje, które towarzyszą tym świętom, które wynikają jakby z naszej tradycji, z naszej kultury, do czego jesteśmy tak naprawdę wdrażani od samego początku. Od małego dziecka, które w kołysce słuchało kolęd, poprzez dziecko, które śpiewało kolędy ze swoimi rodzicami, dziadkami, aż do tego momentu, kiedy sami Państwo możecie kreować tą rzeczywistość, która wynika z tego naszego poczucia polskości. Wszystkiego dobrego, zdrowia, dużej pomyślności w każdym dniu Nowego Roku. Bardzo dziękuję. Teraz jeszcze Pani Prezes.